Witam wszystkich serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnych przygód w grze Total War Warhammer. No, piękna zima tu w krainach chaosu, co prawda nie wszystkim się podoba jak widać, no ale jest co tu podziwiać. Arcik zresztą ostatnio zauważył, że robi nam się ciekawie tu w tym świecie. Budujemy coraz fajniejsze te armie, szykuje się tu naprawdę coś ciekawego, no i ciężko będzie wytrzymać się do następnego odcinka. No i przyznam szczerze, że jest tu dużo racji, sam nie mogę wytrzymać już do tego czasu, kiedy znów uda się odpalić. Kiedy znów będzie można coś tutaj pomyśleć, zaszaleć, wykombinować. No i właśnie, kolejna kombinacja jest taka, żeby zmniejszyć koszt werbunku. To jest tylko minus 5%, ale chyba też dochodzą nowe możliwości. Mamy 4 sloty, a razem z tym będziemy mieli 5 slotów, co by nam było dość mocno na rękę, jeżeli dobrze rozumiem. Przyda się, przyda, jak najbardziej. Teraz tak tu zaglądam, w sumie ten rozwój tu już mamy wszystko na maksa podciągnięte, więc może warto by było też wyburzyć parę budynków. To idzie do burzenia, to też jest odpowiedzialne za rozwój, też idzie do wyburzenia. Tu wygonimy naszego bohatera trochę na bok, żeby zwolnił nam miejsce w tej armii, ponieważ myślę, że kogoś tu lada moment zwerbujemy, jakoś to sobie wykombinujemy. I czy coś jeszcze w tej turze można stworzyć i zdziałać? Chyba to wszystko. Chyba co szło zrobić, to szło. O, ta muzyka chaosu. No ładnie, ładnie ona tutaj groźnie tak no, pogrywa. Okej, ustawimy się gdzieś tutaj tylko w centrum może. Tak, żeby ewentualnie bohaterów chaosu mieć w zasięgu, jak również bohaterów wampirów. No zobaczymy, jak z tymi wampirami może się uda doprowadzić się do wojny. I będzie coś z tego dobrego. Dobra, to podgląd na północ i lecimy. Jeszcze, o, jeszcze ktoś tutaj do rozdania, nasz Ginter. Werbunek, werbunek, nie. Chyba ten chaos najlepiej tutaj podnieść. Co prawda te inne opcje też są fajne, też są pyszne, ale z tym chaosem walczymy. Tu nie możemy najechać, bo dopiero co najechaliśmy, więc w następnej turze będziemy mogli coś zdziałać w tym miejscu. No a teraz lecimy dalej. W międzyczasie jeszcze szybko podejrzę komentarze. Numero uno pyta się, czemu takie nocne odcinki nam wychodzą? No to mam nadzieję, że ten będzie dzienny, a może nawet poranny i też będzie ciekawie. Omena, znów źle nam wróży. Oj, ta pogoda nie służy nam. No dobra, hołd. Minus 1000, to mi się nie podobało. Ład publiczny plus 4, to już nie jest tak potrzebne, bo w sumie wszystkie prowincje, jakie mamy podbite, już mamy od dłuższego czasu. Gdzieś tu ta północ może na tym stracić. Więc nawet na te 4 tury ład publiczny na minus 3 w zamian za rozwój. Powiedziałbym, że to nawet bonus dla nas jest pewien. No tutaj jest rzeczywiście problem z tym ładem publicznym. To może póki pamiętam, podrzucimy stolicę. Stolicę, stolicę. Niech będzie stolica. Zrobimy miasteczko, to podniesie nam też ład publiczny. Powinno coś z tego wyjść. No dobra, kolego, to teraz zrób to, czego ostatnio nie mogliśmy zrobić. Czyli zniszczymy tu. Jeszcze na przyspieszonym ataku Mitrix wraz z Piotrem zaproponowali, żeby no, gdzieś pokazać może te ataki, szczególnie z chaosem, tak? Bo z tego, co się zorientowałem, Mitrix uwielbia chaos. No, być może walczyć z nim, czy też jako rasę lubi, no. Różnie bywa, tak? Każdy lubi co innego, mówią. Ja to wolę walczyć z chaosem. No i teoretycznie walkę będziemy mieli gdzieś tutaj w zasięgu. Ktoś tu zostawiał na nas zasadzkę, ale chciałbym, żeby jeszcze ten odcinek dość mocno do przodu poszedł. Mam tam pewne pomysły co do czołgów. Tu na bank jest zasadzka. Jest zasadzka, no właśnie, i tak myślałem. Tylko przy zasadzce nie widzimy, jaki jest ten podział sił. Zobaczymy, automatyczne rozstrzygnięcie nie było tak źle. Może rzeczywiście trzeba było odpalić walkę. No ale dobra, wykryliśmy wrogie siły. No teraz to już po ptokach wrogie siły. Okej, to dobijemy jeszcze te wrogie siły. Jest w naszym zasięgu na bank. Okej, no i tutaj no, można by było podejrzeć te jednostki, ale myślę, że chyba nie ma co. Ten mężczyzna łatwo mógłby popełnić jakiś błąd podczas tych walk, nie znając przeciwnika. No a tak, okej. Myślę, że będzie fajnie. W sumie jakby wypuścić, no ale nie będziemy naszych sojuszników zawodzić. Dobra, ktoś tam padł, no to bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze bym nawet rzekł. No i tu ekipa już jest gotowa dalej do działania. Tu naszemu lordowi możemy dorzucić jakieś punkty. Tylko z tych umiejętności. Może warto było rzeczywiście po tych ostatnich wydarzeniach
Dacie coś więcej w zdrowie, szczególnie tutaj na północy, to się przyda. Bardzo dużo tych punktów życia nam to dodaje. No, zbroja płytowa. Dobra, damy życie raz jeszcze, jakbym miał trochę dłużej tutaj pobiegać. Mam nadzieję, że to nie będzie zła strategia. Tutaj jeszcze poczekamy, chociaż można rozbudować tartak, a z tartakiem też poczekamy, zobaczymy, co nam się tu zwolniło. Jakieś budynki. Ład publiczny, rozwój. I tutaj jest pewnie podobna sytuacja. Ład publiczny, rozwój to nam jest niepotrzebne. Ewentualnie możemy poszukać, bo niektóre miejscowości właśnie mają takie specjalne opcje, jak tu fort, że postawić. Nie, fort Fiesta, tylko fort przez ty. O, w ten sposób, tak. To dykcja, dykcja. Popracujemy nad tym. No i mielibyśmy dostęp do gwardii. Lub też. Tutaj właśnie coś tak kojarzyłem, że jest stajenie z koniami bojowymi. No i wtedy werbując rycerzy mamy dodatkowe punkty. Trzy tury? Zobaczymy. Może nam to się pokryje, bo chociaż to chyba dopiero zacznie działać. O właśnie, bo teraz już będziemy werbować no, tych jeszcze słabszych. No to dopiero zacznie działać po jakimś czasie. A jednak chciałbym już zacząć w tej chwili werbunek. Rzeczywiście doszło nam dodatkowe miejsce tutaj. Jednostek, może na gryfach coś dorzucimy tutaj. Trochę tak mnie to męczy, bo to jest drogie, no i będziemy mieli taką mocno wymieszaną armię, ale w gruncie rzeczy chciałbym poznać każdą jednostkę, jak wygląda, jak działa, a ostatecznie tu też nastawić się mocno na czołgi, więc tak. Myślę, że rycerze półgryfa, a w następnej turze najwyżej dorzucimy kogoś jeszcze. Szybkie przemyślenie sytuacji. Dobra, myślę, że dorzucimy tutaj jeszcze mieczników. Niech będą już w tej turze, a my się przełączymy chwilowo. A, w tej chwili nie możemy. Dopiero w następnej turze będziemy mogli coś zdziałać. Dobra, trochę nas to kosztowało niestety. Tu chyba port się odblokował, ale nie stać już nas na takie bariery. Co tutaj mamy? Brama nas nie interesuje. Co się w Essen dzieje i w tych okolicach? O, tu jak najbardziej chętnie tę stolicę rozbuduję. Jeżeli chodzi o pieniądze, to już wszystko. Jeżeli chodzi o ludzi. Jeszcze nie wiem, zaraz się przekonamy. Ty już tu chyba się ruszać bardziej nie możesz, tutaj też nie, czyli nic raczej nie wykombinujemy. Lecimy po prostu do następnej tury z widokiem na północ, jak to zwykle ma miejsce. Patrzę dalej na komentarze. Simonus Dostrega, gratulacje 17 tysięcy subskrypcji. No, dane było się nacieszyć tylko kilka godzin, bo YouTube zrobił czystki, no i na wszystkich kontach poszło to trochę w dół. Wiem, że u Izaaka to chyba w ogóle 46 tysięcy subskrypcji odpadło, ale mimo wszystko bardzo dziękuję za gratulacje, za zauważenie tego faktu swoją drogą. Okej, jednak jak oni są tutaj rekrutowani, to nie możemy przełączyć tego w żaden sposób, już w trakcie. Dobra, więc niech tak zostanie. Altdorf. Tu mamy możliwość postawienia portu, ale nas to chyba jeszcze w tej chwili tak bardzo nie interesuje. Podniesiemy tutaj gospodarstwo, rozwój tej okolicy chyba jest bardziej wskazane. Tu zbieramy cały czas na stolicę, żeby te świątynie tam postawić. Ewentualnie drewno, coś byśmy mogli tam wykombinować. Jeszcze tu nic nie zrobimy. Tutaj ład publiczny już nie jest aż tak potrzebny. SN tutaj też nic nie ma, więc chyba jedyne, gdzie możemy zainwestować jakieś pieniądze ciekawsze, to tutaj w naszym centralnym tu położeniu. Niech będzie ok, w drewno zainwestowane. No to jak już tak to wygląda, to możemy też i resztę pieniędzy tutaj wrzucić. Jest fajnie, jest porządek, tak to nie ma co trzymać tych miedziaków po kieszeniach, trzeba wydać. Co to złotówek, albo ze złota. Płyniemy na morza, oceany. To już powinno nam życie wracać. I myślę, że ekipą Gintera skoczymy tu na Fjord Trolla. Zniszczyć kolejne miejsce. No i jak jesteśmy już tu w okolicy, można by się pokusić o. O to, żeby najechać tutaj cmentarzysko. Mocno się bronią? Trochę mocno się bronią. Zobaczmy, jak tu statystyki wyglądają. Duża przewaga. Pytanie, ilu stracimy? Ale chyba warto. Dobra. Nikt nie padł. Zastanawiam się teraz tak. Zobaczymy, jakie łupy tu mają. 4300. Można by było zniszczyć, byśmy mieli tutaj już spokój z chaosem z tej strony. I to jest dość kusząca opcja. Z drugiej strony 4300. Nie, zniszczymy.
pewien temat będzie przynajmniej zamknięty. No, nie lubię może działać tak w ten sposób, no ale z drugiej strony nasi tutaj już żołnierze średnio się trzymają, a znowu kombinować, że płynąć z powrotem, znowu odzyskać siły i tak bawić się, to trochę by mogło trwać. Co tobie, koledze, kolego, możemy tu podrzucić? Chyba chcieliśmy iść gdzieś tu na dole w statystyki, chociaż zobaczymy, jeszcze przejrzę to. A podnosiliśmy mu to życie, to niech ma na maksa, ten najwyższy poziom jest chyba najciekawszy, 30%. No nie wiem, czy to była najlepsza opcja, żeby tu z nim jechać, ale niech ma. Trochę po północy będzie biegał, w sensie tu po krainach północy, bo nawet nie wiem, jaka godzina tam u nich na miejscu. No to mu się to wszystko przyda. Mosiężna twierdza, to już możemy się przełączyć. Tu standardowo bramy ład, to chyba zresztą sprawdzaliśmy w tej turze. Tu coś się dzieje? Co to SN jakieś takie? Oświecone. Minus 1, jeżeli chodzi o spaczenie. To mi się mocno podoba, ale jak powstanie świątynia, to będzie podobało się jeszcze bardziej. Tu mamy raczej wszystko. Tutaj też myślę, że nie warto tak się rozpędzać z tymi pieniędzmi, a po prostu je trochę przechomikować. Na później coś wykombinujemy. No to co? Następna tura? Trochę szybko to idzie. Nawet nie wiem, gdzie teraz patrzeć. Północ, południe, tam to... Dobra. Karl Franz. No właśnie, Karl Franz będzie miał dość mocną armię. Tak mi ostatnio naszło, że fajnie by było tutaj odpalić mu tego kwatermistrza i rozwijać nawet go bardziej. Minus 15% to przy armii, która kosztuje na przykład 4-5 tysięcy utrzymania. Chyba do czegoś takiego możemy dobić gdzieś. No nie wiem, czy aż tak wysoko. Możemy chyba, coś czuję. No to wtedy to będzie bardzo, bardzo fajny wynik, te minus 15%. Trzeba było nawet już szybciej o tym pomyśleć, no ale okej. O te pieruny. A co tu wampiry robią? No to ładnie. Kapryśne wiatry magii, dobra. Uciekać. Niech wieją gdzie indziej. Dobra, i wracamy tu. Powinno być o tyle dobrze, o właśnie, że będziemy już mieli życie na plusie z tej racji, że tych miejscowości nie ma. One już negatywnie na nas nie wpływają. I tak samo tutaj sobie możemy się przemieszczać. Ustawimy. Okej. Nieco większy zasięg. No i ta strona jest tu załatwiona, jak rozumiem. Pieniędzy trochę nam tu doszło. Co tu w tym środkowym państwie? Tu jeszcze nic, czekamy na wszystko. Czy tutaj coś prócz murów? Nas mury specjalnie nie interesują. Tutaj też można było się rozbudować, ale to też w tej chwili nie jest nasz priorytet. Te bramy, to tak było, tutaj też tak było. Essen, o właśnie, to na początek może. A te wampiry na naszym terenie to średnio mi się podoba, przyznam szczerze. No zobaczymy, co nasz bohater tu zdziała. Porażka. No wiele to nam nie dało. Pewnie wampiry się teraz wkurzą, że zaatakowaliśmy ich bohatera, no ale to on biegał po naszym terenie, nie mogliśmy tak na to pozwolić. A jednocześnie zyskamy na plus u osób, które walczą z wampirami, czyli tu można już, nie wiem, czy to już ma swoje działanie, o właśnie, działania bohaterów przeciwko wojownikom, czy wampirom, czy chaos tu wojownikom. A wampiry jeden punkt nam dało. No niewiele, ale zawsze coś. No dobra, to z tego co widzę, chyba możemy zainwestować w port i dojdą nam fajne rzeczy już w następnej turze. I to bardzo fajne rzeczy. Tam też odniosę się jeszcze do dwóch komentarzy. Znów wszystko? Coś za szybko to idzie. Boję się, że gdzieś człowiek jakiś błąd popełni głupi. Cześć kolego. Ich propozycja, pak o nieagresji, jeszcze płacą, spoko. Krasnoludy lubię, za piwo i w ogóle za całokształt. Niech będą. Dobra, a ty co chcesz? Sojusz militarny? No gdzie on? Z Kislewem walczy sojusz militarny, trzeba było z niej podpisywać? Nie, nie, nie. To nas aż takie rzeczy nie interesują. Sam sojusz byłby dość bezsensowny, bo w gruncie rzeczy tak, to zaraz byśmy go zrywali, no bo byśmy przecież z Kislewem nie walczyli i by wyszło na minus, a jesteśmy już niezłomni. Dobra, sojusz obronny, Bretonia, siła 13, myślę, że z nimi fajnie tutaj poprawić stosunki, zobaczymy, tak to, nie wiem, czy w sojusz obronny trzeba wysłać do niego wojska. No i właśnie, Ghost Rafał ostatnio zapytał się, co to za lord, który był niedostępny. No to był lord Baltazar Galt, no nasze złotko w armii.
I teraz możemy. Przydzielono nam nową misję. Pokonaj wojsko należące do dowolnych wrogów. No to nie powinno być wielkim problemem. Co prawda te punkty średnie, pośrednie, ale powinno wyjść ok. No i teraz będąc przy tym gelcie całym, złotym chłopaku, no to właśnie zwerbuj lorda. Tu się on pojawia, on ma no, poziom poborowego bohatera plus 2, jeżeli tutaj gdzieś zwerbujemy jakiegoś bohatera, a będziemy ich werbować tutaj, więc Geld też tu zostanie na miejscu. Myślę, że to będzie całkiem fajny układ. Werbujemy kolegę. I to w tej miejscowości, żeby mógł on jeszcze tu od Karla Franca odebrać jednostki, które Karlowi będą już niepotrzebne w dalszej zabawie. Okej, czyli póki co chyba w ten sposób dokonamy wymianę. Te słabsze jednostki przechodzą do Baltazara. No i teraz druga wygodna opcja, że ten pan tutaj jest, no to będziemy mogli dla Karla zarówno tutaj wykorzystać te lokalne możliwości, tylko właśnie, czy to jest dla jednego lorda, czy dla wszystkich przypisane. Zaraz się dowiemy. No to zaczynamy zabawę. Lecimy na zakupy. Co nam potrzebne by było? Wielkie działo? Na pewno. A chociaż czołg parowy. Okej, dwa razy czołg parowy. Proszę. Jeszcze tak może nim odpalę kolejne jednostki. Zobaczę, czy tutaj czasem... Nie, tu jeszcze kilka tur jest, no właśnie, może warto by było się zająć najpierw budynkami ewentualnie, co by tu jeszcze rozwinąć, szczególnie na północy, jeżeli coś by było możliwe, ale nie, tutaj też będziemy czekać na kolejną turę, więc okej, możemy praktycznie wszystkie pieniądze, jakie mamy, wpakować w wojsko. No to niezwykle cieszy, chociaż jak to wojsko dojdzie, no to będziemy mieli stosunkowo mało później pieniędzy na inne bajery. Aha, to zobaczmy od razu Baltazara, czy blokujemy. No, blokujemy mu niestety lokalnie tutaj. No dobra, zobaczymy, może gdzieś się przeniesiemy, jakoś to coś tutaj wymyślimy ciekawego, bo teraz no nie ukrywam, że tworzymy armię na wampiry. I chciałbym nastawić się mocno na czołgi. Tutaj też Szynkom oraz Bartek zaproponowali pewną strategię dotyczącą to właśnie czołgów parowych, że warto się na nich skupić. Może tak, jak szaleć to szaleć. To będzie naprawdę szaleństwo, zarówno w utrzymaniu, dlatego mówię, tam gdzieś Karla będziemy musieli w tym kierunku prowadzić, jak i w samej walce. Myślę, że cztery czołgi to będzie coś pięknego. Przydałoby nam się jednak też coś na piechotę, no i tu piekielnik kusi, kuszą też fajerwerki, tak, to też piekielne fajerwerki. To może dorzucimy fajerwerki i będziemy mieli bardzo fajne dystansowe tu stwory, tak bym nawet powiedział, no, patrząc na te statystyki, okej, no to wszystko pięknie wygląda. Nawet atak w zwarciu w przypadku tych czołgów parowych 35 jest całkiem niezłym wynikiem. Zobaczymy, jak to w stosunku do naszej gwardii. No właśnie, atak w zwarciu 35, mówię, czołgi to są dobre na wszystko, tak bym je określił. No dobra, to mam wszystko, to z tego wrażenia aż się zapowietrzyłem, że będziemy sobie tutaj tymi czołgami śmigać. Teraz tak, no właśnie, bo wami chyba jeszcze nie popłynęliśmy dalej. No to koledzy, tutaj vamos a la playa w kierunku plaży Fjord Trolla. A my zobaczymy, jak tu nasze ten lord się trzyma, bo w sumie powoli byśmy mogli też myśleć o powrocie na ląd i żeby zaatakować tu z tej strony gdzieś to zgromadzenie. Nie wiem, co tu słychać, czy jest groźnie, czy nie, ale zobaczymy, tak? To wszystko mamy, tak, znów wszystko pobudowane, wyjątkowo dużo pieniędzy, chociaż może właśnie za mało, żeby postawić coś konkretnego, jakiś piękny budynek, a za dużo, żeby jakoś tak sobie spokojnie odpalić następną turę i na coś nie wydać ich, więc może tu zabójstwo 666, to musi się udać, przy takim koszcie to musi się, no nie musi, no, ale powinno, tak, to ta cena to nie był przypadek, okej, przyjemy zamęt, ale po to tylko, żeby tutaj dojść do tych dodatkowych 8% za zabójstwa, niech będzie. Następnym razem nam się uda zdecydowanie. Nawet nie wiem, czy nie przerzucić jakiegoś bohatera tutaj z naszej okolicy tam. No i chyba wszystko. Jeszcze zobaczę dyplomację. Handel, wampiry. Wampiry chyba nas nie lubią, ale co tu Kislev wypowiedział na mały handelek? Przyjęto i bardzo dobrze. I będziemy mieli za co utrzymać przynajmniej wojska dalej. A tu jest tak, co tu macie? Dostępny cel? To tam... Nie, to tak... No to, że się dogadaliśmy, to nie znaczy, że to tam jakoś
Będzie szło dalej w tym kierunku. Odrzucono. Jeszcze będzie chciał z nami podpisać pakt o nieagresji. Jeszcze będzie chciał. Dobra, 67 tura. Wampiry uciekają, więc on już poczuł, tak, ten wampir, że tu długo nie pożyje, jeżeli zostanie. Okej, w naszej okolicy. No szkoda, że nie udało się go od razu ubić, no ale cóż, tak bywa. Teraz tak, mam pewne zastanowienie co do Gelta, czy jakby skoczył do Altdorfu, czy nie mógłby czasem zwerbować jakichś jednostek. To by nam się przydało, więc zobaczymy. Bo to lokalnie nie do końca jeszcze wiem, jak to działa, wszystko te układy przypisanie. A, i tutaj też trzeba uważać, będziemy mieli miejsce tylko na jedną jednostkę, no bo trzeba też tego naszego biskupa tutaj podrzucić, więc może warto by było coś o tym pomyśleć. Zobaczymy. Altdorf tutaj budują port, tu nas nic nie interesuje, w sumie to chyba nigdzie nas nie... A jest, stolica, to nas interesowało zdecydowanie, 4800. Teraz tutaj pieniądze też nas interesują i coś na rozwój. Rozwój czy pieniądze? Rozwój czy pieniądze, tak ciężko? O nie, tutaj ład publiczny, no tak, bo nie wiem jak to z tymi turami wyglądamy. Ale chyba trzeba w ten kierunku jednak pójść. Coś tu się niedobrego swoją drogą dzieje. Może przerzucimy nawet na chwilę ład publiczny w ten sposób. Kosztem tam gdzieś tego spatrzenia. Tu jest czysto, tu jest czysto. Tutaj niebawem już w następnej turze warto było mieć pieniądze na stawianie świątyni. Tym bardziej, że ta świątynia nam się przyda później do rozwoju paru fajnych rzeczy. Okej. Okay. A tu już nic nie ma, tak? To... Wieża Zagłady, a gdzie się skryła? Pewnie gdzieś na lądzie. Tu możemy... Trochę dziwne, że tu się pojawił nam atak. No, nic nie możemy postawić, tutaj ruiny są. Zastanawiam się, czy możemy już na ląd się wbić, żeby tu zaatakować, czy nie poczekać jeszcze jednej tury, aż to zdrowie trochę nam się tutaj odnowi. To już praktycznie jesteśmy zdrowi. Dobra, płyniemy tu. Albo nie, no, dobra. Już jak popłynęli, to popłynęli. Tak. Przy tylu turach dzisiaj to można popłynąć autentycznie. No i szybkie zastanowienie tu, kolego. Wychodzimy na ląd, nie wychodzimy. Wychodzimy, nie... Jeszcze jedna tura. Poczekamy sobie. Co prawda to no, różnie z tym bywa. Okej, okay. Tu przejrzane wszystko. Jeszcze szybka analiza sytuacji, z której wynika, że chyba wszystko, co chcieliśmy zrobić, to zrobiliśmy. No, niedługo przyjdą do nas te czołgi, to będzie strasznie to wyglądało. No, ale dobra, ruszamy dalej, zobaczymy, co się dzieje w okolicy, jak to ta mapa geopolityczna się zmienia. Dostęp wojskowy. To nie jest taki głupi pomysł nawet. Trochę z Kislewem stracimy tutaj tych stosunków, ale i tak myślę, że jest fajnie wysoko. Dobra, na tyle mogę się zgodzić. Dostęp militarny może nie. Tak, to z tymi słabiakami znowu się dogadujemy. Chociaż tak później myślę, że może będziemy atakować Ostland czy coś. O, ktoś tam nam krzyczy. Dobra, no to ruszamy dalej. Mamy znowu pieniądze, mamy znowu pewne plany na niedaleką przyszłość. Jak chociażby tutaj panów, żeby ich wysłać na ląd. Czy warto ryzykować? Mam nadzieję, że... O właśnie, nie warto. Do wody. Do wody, jeszcze do wody wskoczyliśmy. Tak, będzie się trzeba przełączyć, bo no, tu byśmy byli zmęczeni podczas walki, a widać, że jakaś armia się szykuje, więc warto się tu jakoś inaczej ustawić z tym wszystkim. Tak, tu ustawiamy się w ten sposób i lecimy. Być może to właśnie Ginter będzie atakował tę osadę. Jakoś inaczej to rozwiążemy. No właśnie, dało radę. Automatyczne rozstrzygnięcie. Najpierw ograbimy, bo nam się złota trochę przyda w tej turze, coś czuję. No. Mogli trochę więcej na nasze przyjście, ale wypełniliśmy dzięki temu misję plus 10 do stosunków dyplomatycznych oczywiście, no więc to wygląda całkiem nieźle. Tu możemy to podkręcić, ale nie wiem, czy nie dodać mu jakichś też lepszych statystyk. Dobra, na to spatrzenie przyda się u nas w kraju. Nie wiem, mam nadzieję, że to jest dość dobra opcja, bo tak w to pakuje tych wszystkich naszych ludzi, a się okaże, że to jest dziadostwo jakieś i niewarte swej ceny. Okej, okay, jak tu wyglądamy? Tu czekamy na wyższe stolice, ale mnie zastanawia mocno tutaj nasza miejscówka, bo chcemy iść w kierunku tutaj świątyni, więc warto postawić już kaplicę w tym momencie.
Tu panowie coś mogą wybudować, na pewno większe pieniądze. Pieniądze nam się przydadzą, mamy miejsce na nowy budynek. Ale nas to nic specjalnie nie interesuje, możemy powrócić do tej produkcji futer najwyżej. Może się przyda to niebawem. Tu nic nie ma, nie wiem czy nie warto by było rozwijać tych bram, no ale może lepiej zostawić sobie to na później, takie możliwości. Rozwój tutaj tak, myślę, że można podnieść to, będziemy mogli bramy ustawić i gdzieś bronić się przed północą, bo to różnie może być. Wydaliśmy wszystko praktycznie, no tutaj te mniejsze budynki można by było postawić, ale to nam praktycznie nic nie daje. U Karla chyba zwolnił się jeden slot, który warto by było wykorzystać na jakąś jednostkę i zaraz zobaczymy, co to by mogło być. Myślę, że dorzucimy wielkie działo, w gruncie rzeczy żadnego działa nie mamy, co prawda trochę mnie martwi, że mamy mało takiej piechoty, która by mogła walczyć w zwarciu. Mam nadzieję, że ewentualnie tutaj ekipa na koniach się do tego nada, chociaż znowu ich też aż tak wielu nie ma, więc pomyślę, czy będzie przywrócić jednak Gelta w tym kierunku i jeszcze czegoś nie podmienić, czegoś nie odebrać tutaj od Karla. Może jakiegoś kusznika? Myślę, że tak zrobimy, wymienimy jedną ekipę kuszników na halabardę. I to już by była chyba całkiem fajna ekipa do walki z wampirami. Patrzę tutaj wśród tych koni, przeciwpiechotna. Patrzę, bo mamy tutaj tych tu panów. Ja nie są jako jazda przednia traktowani, ale chyba jako jedyni niestety, więc nie będziemy z nich rezygnować. No wygląda na to, że to wszystko. No, następna tura będzie bardzo bolesna, jeżeli chodzi o widoki dotyczące naszego skarbca. Ale za to bardzo fajne, jeżeli chodzi o no, naszą wyprawę w kierunku wampirów. No dobra. Póki co cisza. Kolega, my podpisaliśmy jakieś umowy? Oho. Obudzili się. Gdzieś tam się chyba szykuje jeszcze jedna zasadzka. Co, już? Nic? Żaden mroczny dźwięk się na mnie pojawił, tak to nie wiem, czy to dobrze wszystko, czy niedobrze. Okej, okay, no dobra, ale to wiem, że za to atakujemy tu ponownie i teraz zburzymy. Można by było otoczyć osadę, ale nie wiem, jak długo byśmy to wytrzymali. Dobra, dziękuję bardzo, zniszczenie, siejemy. Szansa na powodzenie zasadzki. Plus 10, okej, okay, atak w zwarciu, wpływ aury, no i fajnie. Ale ty tutaj nam lecisz z tymi punktami. Może jednak warto by było coś mu dorzucić. Dobra, to chociaż tego mistrza uników, to i tak w tej chwili ten chaos nam się nie przyda. I zobaczymy, może pójdziemy nim trochę w stronę lądu. Nawet jeżeli tu się jakaś zasadzka szykuje, no to żeby był gotowy, także to jakoś to coś wykombinować. Okej, okay, tymi wchodzimy na ląd. No nie wygląda to zdrowie najlepiej, no ale cóż zrobić. Dobra, tutaj ład publiczny. No właśnie, te minusy nam zeszły z początku odcinka. To akurat cieszy. Tu właśnie to jest ten problem z tymi wszystkimi budynkami, że specjalnie nie mamy już co budować. O tutaj to widać ten brzydki minus. Ewentualnie możemy czekać na te jakieś drogie, fajne rzeczy, gdzieś tą świątynię tutaj w środku, czy tutaj jakieś lepsze kaplice. No, wygląda na to, że mamy teraz inwestować w wojsko. Jeszcze jedna tura i lecimy na wampiry. Co prawda to chyba już będzie się działo w następnym odcinku. Jak to właśnie? Tu, no, tu musimy jeszcze trochę poczekać. Czy wyższe mury warto stawiać? Myślę, że warto. Tu jednak jest takie dość mocne zagrożenie ze strony chaosu. I w ten sposób byśmy mogli chyba zakończyć również tę turę. No nie wiem, czy tutaj właśnie na południu też nie warto by było postawić jakieś bramy. Ale nie chcę szaleć też z tymi pieniędzmi, bo może przydadzą się na coś innego. No, 7 tur, tak, szczególnie tę świątynię będziemy musieli ustawić niebawem. Dobra, ci nas nie lubią, ci nas nie lubią. Tutaj fajnie by było ten pakt o nieagresji. Odrzucono, coś im jeszcze nie pasuje. A zobaczą nasze czołgi, to zaraz sami podpiszą pakty. No dobra, puszczamy turę? A puszczamy, wyjątkowo pójdziemy tak do przodu. O, cześć wampirek. No to się zaczyna. Sojusz militarny. A jakich wy macie wrogów? Tych samych co my.
Można chyba na to pójść. No przypuszczam, że tutaj jakaś walka się szykuje, ale oni i tak nas nie lubią. Więc podpiszemy przynajmniej z całą ekipą tu z południa. Będziemy mieli też całkiem fajne stosunki. Mam nadzieję. Płaci jeszcze. Zaakceptujemy. Zobaczymy, co się będzie działo. W następnej części. Zniszczono frakcję. Dobrze. Minus 20 do stosunków dyplomatycznych z Wissenlandem. To też niedobrze, bo to znaczy, że tu na południu będą się mogły dziać niedobre rzeczy. Jak tu nasza świątynia? Jeszcze musimy poczekać, ale chyba to się akurat idealnie zgra tu z technologią. Nasz Karl będzie mógł wyruszyć w drogę, ale te wszystkie rzeczy, co tu zrobimy, co wybudujemy, nie ma się co spieszyć. Może ruszymy z tym w następnym odcinku, a tymczasem, podobnie jak tu z tymi walkami, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej, no to tak na ogrzanie tej zimowej atmosfery.